Nie wiem już, który raz dla was chcę nagrać to wideo i od 2 tygodni robię już któreś podejście, żeby to nagrać. A mam takie poczucie, że to jest tak ważny temat i tak bardzo chciałabym się z wami nim podzielić. Więc mam nadzieję, że tym razem uda mi się, bo zaczynam tracić taki flow i staje się to za bardzo techniczne. Chciałabym, żeby to płynęło po prostu z głębi serca i z tego przekazu, który mi się pojawił, żeby to było takie bardzo naturalne i autentyczne, aby dotarło do was w sposób nie taki przez głowę, ale właśnie taki serca do serca. A to nagranie być może część z was bardzo mocno poruszy. Pewne słowa może was poruszą, pewne zwroty, pewne terminy, pewne wglądy, którymi będę się dzielić. Chcę od razu zaznaczyć, że największą rzecz, jaką możesz dla siebie zrobić, taką naprawdę absolutnie ogromną, to w każdym momencie, w którym dotkną cię moje słowa, usiąść z tym, zrobić pauzę w tym nagraniu, wziąć zeszyt do ręki, wziąć zeszyt i zacząć pisać, co cię poruszyło, zadać sobie pytania, co to w tobie spowodowało, jakie to w tobie budziło emocje i dlaczego tak się czujesz. Dlaczego one się w ogóle pojawiły? To jest najważniejsza rzecz, jaką możesz dla siebie zrobić, która da ci ogromną, ogromną transformację. Pamiętaj, że wszystko to, co ciebie dotyka, ciebie dotyczy. My tylko czasem nie chcemy zajrzeć głębiej, co jest tam pod tą powierzchnią. I w tym nagraniu będą takie momenty. Jestem o tym przekonana, że część z was te momenty bardzo mocno poruszą. Ja będę tutaj się do tego odnosiła z takiego bardzo holistycznej perspektywy, z holistycznego spojrzenia, więc będę zawierała w tym wideo zarówno wiedzę płynącą z przestrzeni rozwoju osobistego, z przestrzeni rozwoju duchowego, z przestrzeni energetyki, pracy z energią, ale także z aspektów związanych z naszą ścieżką życia, z tym, kim my tak naprawdę jesteśmy. I chciałabym dać wam taki content, do którego będziecie mogli wracać. Wierzę, że będą tutaj za każdym razem, kiedy będziecie oglądać to wideo, będą kolejne i kolejne warstwy, które będziecie odkrywać. I tak właśnie chciałabym, żeby nasze spotkania tutaj na tym kanale wyglądały, bo one były bardzo autentyczne, bo one nie były takie wyreżyserowane, sztuczne, tylko żebyście mogli się poczuć tak, jakbyście siedzieli ze mną, tak jakbyście siedzieli naprzeciwko mnie i byśmy po prostu prowadzili konwersację na temat, który jest ważny, którym często osoby nie chcą się wypowiedzieć albo nie mają wiedzy na jego temat, albo boją się go w ogóle poruszać. I o czym dzisiejsze nagranie będzie? Dzisiejsze nagranie będzie przede wszystkim o tym, czym jest uznanie i o co chodzi z uznaniem. Ja w tytule tego wideo świadomie i celowo zawarłam słowa kocham cię, dlatego cię wykorzystuję. Kocham cię, dlatego cię molestuję seksualnie. Ponieważ jest to jedno z najdotkliwszych doświadczeń ziemskich, jakie może się zdarzyć w relacji rodzic-dziecko. I chcę się do tego odnieść, odniosę się do tego w trakcie tego nagrania, więc znajdziecie informacje o tym i głębsze spojrzenie, czym to tak naprawdę jest, ponieważ jest to częściowo też kontynuacja mojego nagrania sprzed kilku tygodni, gdzie opowiadałam o tym, że w niektórych momentach dzieje się coś takiego w pracy wewnętrznej, w procesach, gdzie jeżeli dochodziło kiedykolwiek między rodzicem a dzieckiem do przemocy fizycznej i tą przemocą fizyczną było wykorzystywanie seksualne albo molestowanie seksualne, na przykład poprzez ojca córka była molestowana lub wykorzystywana, to w trakcie drogi rozwoju osobistego w pewnym momencie aspekt energetyczny ojca i aspekt energetyczny córki stają do siebie i wypływa wtedy coś, co jest nie do końca logiczne i wydaje się to zupełnie nielogiczne, bo w jaki sposób ojciec może tak pokazywać swoją miłość?
jak to możliwe, żeby była ona tak zdeformowana i tak traumatycznie przedstawiona dla córki. Ale nie chciałabym tutaj przedstawiać swojego subiektywnego punktu spojrzenia. Chcę wam opowiedzieć tak szeroko, jak to tylko będzie możliwe i tak holistycznie, jak tylko się da, abyście sami mogli odkryć, co jest pod spodem. Ja do tego tematu bardzo długo dojrzewałam. Chcę od razu zaznaczyć, że pierwszy raz w ogóle zetknęłam się z czymś takim wiele lat temu, 6-7 lat temu, i pomyślałam, że to jest absolutny dramat, ale sposób i forma, w jaki to zostało przedstawione, rzeczywiście powodowała, że jeżeli ktoś nie był na pewnym poziomie świadomości, nie przerobił pewnych rzeczy w sobie, mógł to odebrać jako dramat, tylko i wyłącznie. I dla mnie to było wówczas takie wytłumaczenie i wyjaśnienie dramatu, który odbywa się w domach, gdzie wykorzystywane są dzieci seksualnie, gdzie molestowane są dzieci seksualne, a mam coraz więcej klientek, które do mnie się zgłaszają, właśnie z tym aspektem pracujemy. I pracujemy z tym z ogromnym sukcesem, ponieważ kobiety wychodzą z tej traumy dosłownie w przeciągu czasu krótszego niż rok, kiedy pracujemy w programie mentoringowym. I to jest coś niesamowitego, to tylko pokazuje mi, że jeżeli ktoś jest gotowy na taką holistyczną terapię, holistyczne prowadzenie, jest w stanie zmienić całkowicie swoje życie w bardzo krótkim czasie w relacji do terapii klasycznej, ale na to trzeba być gotowym, na to trzeba być otwartym, ponieważ to jest mocna, intensywna praca, która stawia nas do wielu takich trudnych, bardzo trudnych rzeczy i nie tylko fizycznie i psychicznie trzeba być do tego gotowym i powiedzieć sobie tak, ale również wziąć pod uwagę, że wiele rzeczy zacznie się zmieniać w naszym życiu, kiedy to zrobimy i pewne stare, stare rzeczy, które zostały stworzone i formowane na bazie fikcji, tak bym powiedziała, poprzez jakieś przywdziane zbroje, role, które się wcielamy, to wszystko zaczyna upadać i staje się jedną wielką ruiną i to wszystko tak naprawdę jest procesem, droga, którą przechodzi dana osoba ze mną, jest drogą, na której są określone cele i te cele osiągamy, ale rozwój osobisty sam w sobie jest nie podążeniem z punktu A do punktu B, gdzie w punkcie A to było słabo, a w punkcie B będzie trochę lepiej i dlatego chcę się tam przemieścić i tam zostać, tylko rozwój osobisty jest podążeniem z punktu A do punktu B, do punktu C, do punktu D, do punktu E i tak dalej, i tak dalej. A potem spirala zawraca, bo to nie kończy się na Z, tylko wracamy do punktu wyjścia, czyli do tego punktu A, ale jesteśmy wyżej w spirali i zaczynamy doświadczenia w takim właśnie spiralistycznym, spiralowym takim kształcie. Ale o tym kiedy indziej, żeby nie było zbyt długo. Więc kiedy taka osoba decyduje się na pracę ze mną i wchodzimy właśnie w program mentoringowy, on jest troszeczkę inny, on jest czymś innym niż praca taka sesyjna, gdzie spotykamy się co tydzień lub co dwa tygodnie. Program mentoringowy jest bardzo intensywnym, intensywną pracą wewnętrzną, a tam wtedy rzeczywiście to wszystko, co jest sztuczne, to wszystko, co jest nieprawdziwe, to wszystko zupełnie odpada i ten rozwój osobisty, tak, już mam tą myśl, która mi mknęła, czyli ten rozwój osobisty nie tylko jest przemieszczeniem się z punktu A do punktu B, tylko on jest drogą, która kończy się na Z, a potem zawraca do A i w sposób taki spiralowy idzie w górę, jest drogą, której celem jest droga sama w sobie. I kiedy przyjmiemy to do siebie tak mocno, głęboko, wówczas zrozumiemy, że tam nie ma końca i tam nie ma takiego momentu, kiedy spoczniemy sobie na laurach, bo wtedy to nie jest żaden rozwój, tylko to jest zatrzymanie się. A my tutaj na ziemi jesteśmy po to, żeby doświadczać życia, a nie po to, żeby stać w miejscu. Ci, którzy bardzo mocno i usilnie chcą stać w miejscu, zapewne spotykają się z bardzo trudnymi doświadczeniami, które za tym idą. A więc wracając do tego, o czym wspomniałam na samym początku,
To wideo będzie o uznaniu i o co chodzi w ogóle z tym uznaniem i jak to się ma relatywnie do tematu związanego z wykorzystywaniem czy molestowaniem seksualnym, czy w ogóle z jakimikolwiek doświadczeniami dzieciństwa. Więc chciałabym Wam powiedzieć od początku, ponieważ uznanie jest czymś bardzo ważnym. Jest to bardzo ważny, kluczowy element, który pojawia się w procesie uwolnienia od przeszłości. Używam słowa uwolnienia od przeszłości, ponieważ nawet jeżeli od czasu do czasu gdzieś wpada mi użycie słowa uzdrowienie przeszłości, to tak naprawdę jest popularne w nazewnictwie, natomiast nie ma zbyt wiele wspólnego z prawdą, ponieważ uzdrowić przeszłości się nie da. My możemy się uwolnić w sposób taki, że te wydarzenia przeszłe staną się dla nas doświadczeniem, wyciągniemy z nich lekcje, wyciągniemy z nich mądrość i nie będą nas dotykały w sposób taki, żeby zaburzały nasze życie i funkcjonowanie, nie staną się też naszą tożsamością. My będziemy wolni od tego i będziemy mogli wybierać, jak chcemy, by nasza przyszłość wyglądała, jak chcemy, by nasza teraźniejszość wyglądała. Ale bardzo często na samym początku jest tak, że jesteśmy mocno uwikłani w przeszłość, i ta przeszłość się za nami ciągnie i często ciągnie się jak taki, bym powiedziała, łańcuch i kula u nogi i powstrzymuje nas i hamuje przed tym, żebyśmy mogły mieć życie takie, jakiego pragniemy. A więc kiedy zaczynamy wchodzić, zacznę może od początku, więc kiedy zaczynamy wchodzić w rozwój osobisty, zaczynamy pracować w ogóle ze sobą, Czy będzie to rozwój osobisty, czy będzie to klasyczna terapia? Dzieje się tak najczęściej, nasza decyzja o przystąpieniu do tego wynika najczęściej stąd, że coś jest nie tak w naszym życiu i nie znajdujemy sposobu, jak sobie z tym poradzić, więc szukamy go. I często zdarza się, że lądujemy właśnie po drugiej stronie na krzesełku u coacha albo u terapeuty, albo online mamy sesje, albo warsztaty. Szukamy po prostu odpowiedzi, szukamy wskazówek i osoby, która może nam pomóc zmienić to, co jest nie tak. I pierwszym krokiem zaraz po podjęciu decyzji jest świadomość tego, co się wydarzyło w Twoim życiu. Ja chcę powiedzieć, że jakiekolwiek bypassy i próby obejścia, by nie dotknąć tych przeszłych wydarzeń, często kończą się docelowo tak czy inaczej, że my do tego wracamy. Ale dzieje się tak tylko wtedy, kiedy my chcemy obejść dotykanie przeszłości z lęku. Jeszcze raz zaznaczę. Jeżeli szukasz rozwiązania, jak uwolnić się od przeszłości, nie wchodząc w przeszłość, dlatego że się boisz rozdrapywać tego, co tam było, to działasz z poziomu lęku i tak do ciebie wróci i tak będzie trzeba się z tym zmierzyć. Ale jeżeli decydujesz się, nie wchodzę w przeszłość, bo nie potrzebuję, to mnie po prostu już nie dotyka i wybieram inną drogę, inne kierunki, jak najbardziej jest to możliwe. Od razu zaznaczę, jest to możliwe i w pewnym momencie mamy wybór. Stajemy przed takim wyborem, jak chcę, to mogę pracować z tą przeszłością, jak chcę, mogę z nią pracować trochę inaczej. O tym też będę mówiła na jednym z kolejnych nagrań. Więc kiedy mamy już tą świadomość tego, co się wydarzyło, to zaczynają do nas wracać wspomnienia i wraz z tymi wspomnieniami zaczynają wracać do nas emocje, czyli tym samym zaczynamy jakby doświadczać tego samego, czego kiedyś doświadczyliśmy, ale w innym aspekcie i poprzez inny pryzmat, ponieważ jesteśmy dorośli. I my bardzo często nie chcemy dotykać tej przeszłości, dlatego że mamy już poukładane pewne rzeczy. Nasze życie jest już jakoś poukładane, relacje są już jakoś poukładane i ludzie często szukają takiego obejścia, żeby nie wchodzić w przeszłość, bo boją się, że jeżeli w nią wejdą i otworzą wspomnienia i otworzą się rany, te emocjonalne, wówczas pewne relacje zostaną zaburzone, a być może nawet zerwane jakieś więzy rodzinne. I to jest lęk, przed którym bardzo wiele osób stoi. Zdarzają się kobiety, które trafiają do mnie na sesję, gdzie kobieta mieszka na przykład, mieszka w domu, który dzieli jako bliźniaczy dom ze swoją mamą i tatą. Albo
Jej rodzice mieszkają na górze, w bloku, mają mieszkanie na górze, ona ma mieszkanie na dole i widują się codziennie. I taka kobieta wchodzi na sesję i zaczyna ze mną sesję i mówi: ja chciałabym, żebyśmy tak pracowały, żebyśmy nie musiały dotykać tego, co się tam działo w przeszłości, bo ja nie chcę, żeby moje relacje z moją mamą się zepsuły. Od razu zaznaczam, że to jest niemożliwe. Że to jest niemożliwe, ponieważ te relacje są zbudowane na fikcji i na fałszu i na nieprawdziwej tobie. To nie ma nic wspólnego z autentyczną tobą, nie ma nic wspólnego z tym, kim jesteś naprawdę. Ty cały czas działasz z pozycji dziecka i cały czas, przez całe życie jest mama, która jest wyżej, tata, która jest wyżej i ty, córeczka, która jesteś niżej. Niektóre osoby decydują, żeby w ogóle rozpocząć tą drogę uzdrawiania, uwalniania przeszłości dopiero kiedy rodzice odejdą. To jest, dla mnie to jest jedna z najtrudniejszych decyzji, jakie można podjąć, nieświadomych decyzji, ponieważ kiedy rozpoczniesz tą drogę, wtedy kiedy nie będzie twoich rodziców, pomijając to, że x czasu minie i ty będziesz przez ten x czasu doświadczać niefajnych rzeczy, to jeszcze jest coś innego, ponieważ uwalnianie od przeszłości, tak zwane w cudzysłowie uzdrawianie przeszłości, ono ma swoje etapy. Najtrudniejszym etapem pierwszym jest świadomość tego, co się wydarzyło i spotkanie się z tymi emocjami i uwalnianie tych emocji. A kiedy to się zadzieje, kiedy się z tym zmierzysz, następują kolejne etapy. Przy tych kolejnych etapach możliwość powiedzenia tego, co masz w sercu swoim bliskim, jest czymś niezwykłym i za nic w świecie nie oddałabym tego, że ja dzisiaj mogę wyrazić swoje emocje do swojej mamy czy do swojego taty w sposób taki, w jaki je czuję, a nie poprzez krzywdę, czy poprzez ból, czy poprzez żal, czy poprzez złość, że moje dzieciństwo nie było takie, jakiego pragnęłabym, żeby było. Więc to jest ważne, z jakiego poziomu my wchodzimy w tą przestrzeń. I my pierwszą rzeczą, którą robimy, pomijając decyzję, świadomość, przez cały ten proces naszego rozwoju jest jeden element, który jest stałym elementem i który nas wyróżnia spośród wszystkich istot żyjących na Ziemi. I tym elementem jest uważność, o której bardzo często zapominamy, a która sprawia, że jesteśmy w stanie się zatrzymać i zauważyć, co się dzieje, dlaczego coś robimy, albo dlaczego czegoś nie robimy. Więc w momencie, w którym przejdziemy właśnie przez ten proces, taki bym powiedziała, przeczołgania się, takiego naprawdę przeczołgania się przez absolutne podziemia swojej podświadomości, ból, wszystkie trudne emocje, wówczas pojawia się przestrzeń, która nazywa się momentem, w którym dana osoba, ta druga osoba chce być uznana. I to nie jest tak, że ta osoba do ciebie przyjdzie i powie ci: kochanie, córeczko kochana, ja chcę być uznany przez ciebie. Albo mama nie przyjdzie do ciebie i nie powie ci: kochanie, ja chcę, żebyś mnie uznała. Nie o tą formę uznania chodzi. Więc czym jest uznanie w ogóle? O co chodzi z tym uznaniem? Ponieważ od czasu do czasu kobiety, które prowadzę na mentoringu, szczególnie w mentoringu, piszą do mnie właśnie taką wiadomość, że któryś z rodziców na przykład chce być uznany i o co chodzi tutaj i co to znaczy i co one mają z tym zrobić. Więc pierwszy raz w ogóle z tym terminem spotkałam się około 2 lata temu, może nawet ponad 2 lata temu. Wtedy pracowałam bardzo mocno wokół mojej relacji osobistej z moim byłym partnerem. Nasze relacje były bardzo, bardzo niefajne. Mieliśmy do siebie bardzo dużo żalu, bardzo dużo pretensji, wiele było między nami emocji. I to sprawiało, że trudno było nam być obecnym w życiu naszej córki. To sprawiało również, że robiliśmy sobie wiele niefajnych rzeczy, takich bardzo niefajnych. W pewnym momencie zaczęło to tak bardzo eskalować, że jakby moja wiedza na temat tego, co się dzieje i dlaczego tak się dzieje,
To było jedno, ale wprowadzenie tego w życie było czymś zupełnie innym. Też na jednym z wideo wspominałam o tym, czym jest tak naprawdę ucieleśnienie wiedzy. Zachęcam Was do tego, żebyście obejrzeli to wideo, ponieważ wiele osób wie, ale nie ma to nic wspólnego z tym, żeby to robiło. Więc w momencie, w którym zaczęło to przybierać taką ekstremalną formę, te relacje nasze, ja stwierdziłam, że biorę odpowiedzialność na siebie za wszystko, co dotyczy mnie i za wszystko, co wypływa ze mnie i za wszystko, co ze mnie wypływało wcześniej. I zaczęłam bardzo intensywnie pracować wokół tego, wokół tej relacji. Wiele rzeczy zaczęłam uwalniać, z wieloma rzeczami zetknęłam się i było to dla mnie trudne, ponieważ pokazało mi, że to nie jest tak, że wina leży tylko po jednej stronie, ale również z mojej strony wiele było działań, które były po prostu nie okej i były bardzo niefajne. I kiedy zaczęłam brać odpowiedzialność taką stuprocentową za siebie, za rzeczy, na które ja mam wpływ, na które ja mam wpływ, nie za wszystko, tylko na te, na które mam wpływ, a wpływ mam na swoje emocje, na swoje reakcje, na swoje zachowania, na słowa, które wypowiadam. Kiedy wzięłam za to odpowiedzialność taką 100% i się temu przyjrzałam, pouwalniłam to wszystko, wówczas pojawiła się specyficzna przestrzeń. Kiedy weszłam w proces, pojawił się taki wgląd z informacją, że w tym wszystkim chodzi o uznanie. Ja pamiętam wtedy moje zdziwienie, bo to był pierwszy raz w życiu usłyszałam taki termin i zastanawiałam się, o jakie uznanie, co to jest to uznanie, o co tak naprawdę chodzi, jakie uznanie tutaj ma chodzić. I zadając pytania w tym procesie i prowadząc siebie przez ten proces, byłam w stanie doświadczyć czegoś niezwykłego. I ja to nazywam, że uznanie jest przed progiem do pięknego procesu wybaczenia, ale takiego procesu wybaczenia, który otwiera nasze serce i który wprowadza nas na zupełnie inny poziom. To jest poziom ponad wszelkimi krzywdami, to jest poziom ponad wszystkimi negatywnymi emocjami, gdzie spotykamy się energetycznie z tą drugą osobą i jesteśmy w stanie podziękować sobie za tą część życia, przez którą przeszliśmy wspólnie, nawet jeżeli była ona bardzo trudna. I to był moment, który zmienił wszystko. Całą moją relację, całkowicie ją transformował. Przez ten proces przeprowadziłam siebie też w relacji z moimi pozostałymi bliskimi, z moimi rodzicami, z moim drugim byłym partnerem, tatą drugiej córki. I ten proces sprawił, że dzisiaj ludzie, którzy przyglądają się mojej relacji, chociażby z rodzicami czy z moimi byłymi partnerami, to są zdziwieni i zszokowani, jak to możliwe. Jak to możliwe, żeby mieć taką relację z byłym partnerem, z którym wcześniej był taki dramat. I to jest możliwe. To jest możliwe wtedy, kiedy naprawdę bierzesz 100% odpowiedzialności za siebie, ale tylko za siebie i pracujesz tylko dla siebie i wokół siebie i dajesz przestrzeń, by druga osoba miała możliwość wywiązania się z roli, w której jest. Nie mam tutaj na myśli roli ani partnera, ani roli ojca, czy też rodzica, jeżeli pracujesz wokół przestrzeni rodziców. Mam tu na myśli inną rolę, rolę energetyczną, w którą każda dusza się wciela. I porównałabym to trochę do tego, że gdybyśmy mieli to zobrazować, to wygląda to w ten sposób, tak jakby dwie osoby wchodziły na scenę, na deski teatru. I każda z tych osób, kobieta i mężczyzna, dostają rolę. I na przykład jedna z tych osób dostaje rolę partnerki, druga z tych osób, mężczyzna, dostaje rolę partnera. I mają nawzajem odegrać sceny. I na tych kartkach papieru, których nie widzą oni, mają napisane, co mają sobie nawzajem przedstawić, czego mają siebie nawzajem nauczyć. I na przykład partner ma nauczyć swoją partnerkę stawiania granic albo szacunku do siebie. I to jest to, co ma napisane na kartce. Masz odegrać rolę partnera takiego, który swoim zachowaniem, swoimi czynami nauczy ją szacunku do siebie, żeby siebie szanowała i żeby potrafiła stawiać granice. Ona
ma napisane coś innego, czego ma jego nauczyć. I w momencie, w którym otrzymują takie kartki, mają dosyć elastyczne możliwości, w jaki sposób mają to sobie przedstawić, jaka ekspresja będzie szła poprzez ich zachowania i poprzez ich czyny i poprzez słowa. Celem głównym jest to, by wszystko, co robią, płynęło właśnie z tej przestrzeni, aby dało możliwość nauczenia tej osoby drugiej postawienia granic, powiedzenia nie, szanowania siebie. Teraz ta osoba, ten mężczyzna, który gra rolę partnera, będzie odgrywał tę rolę poprzez pryzmat swoich doświadczeń, wszystkiego tego, czego doświadczył w swoim życiu, w całym swoim życiu, swoich przekonań, swojego dzieciństwa, swoich traum, wszystkiego tego, co nieuwolnione, tego, co nieuzdrowione, wszystko to do kupy wzięte, będzie takim jednym wielkim pryzmatem, przez który będzie szła ta rola i będzie ona przechodziła. I w taki sposób będzie on ją uczył. Może to zrobić na różne sposoby. Wybierze ten, który jest zgodny z nim i zrobi to nieświadomie. To samo jest z tą kobietą. I nawzajem sobie będą pewne rzeczy, nazwijmy to, robić, pokazywać, ale za tym wszystkim stoi to, co jest nieświadome, a co jest przesłaniem, na który tak naprawdę umawiają się, zanim wejdą na scenę, na deski teatru. Ale kiedy stają na deskach teatru i dostają te kartki, nie wiedzą już o tym, co było poza deskami. I teraz uznaniem, procesem uznania jest to, kiedy oni stoją i nawzajem sobie dają te lekcje, które najczęściej są dramatem, bo bądźmy szczerzy, to nie jest tak, że ktoś usiądzie i powie: kochanie, ja chcę ciebie nauczyć stawiania granic. Czy wiesz, jak można postawić komuś granicę? Trzeba zrobić to i to. Nie, tam będzie się odgrywał dramat. Absolutny dramat. Tam będzie mogło dochodzić do przemocy fizycznej, do przemocy psychicznej, do nękania, do molestowania, do wyzgwisk, do awantur, do przepychanek. Tego typu doświadczenia będą płynęły między tą dwójką ludzi. I w momencie, w którym na przykład ta kobieta na tej scenie, wyobrażając sobie, że to jest scena teatru, będąc na tej scenie, w pewnym momencie mówi: okej, zaczynam patrzeć, co jest za kurtyną, o co tak naprawdę chodzi. On mi mówi coś i mnie to dotyka. Dlaczego mnie to dotyka? Dlaczego ja to czuję? Co się ze mną dzieje? I zaczyna ze sobą pracować. Wówczas zaczyna przełamywać pewne kody i przełamywać i zdejmować pewne maski, które na siebie nałożyła. Zaczyna stawać się autentyczna. I w momencie, w którym uwolni wystarczająco, i tu nie ma jakiejś reguły co do ilości, w którym uwolni pewne emocje i przepracuje pewne doświadczenia, pojawi się przestrzeń, w której zacznie widzieć go w inny sposób. I to będzie przestrzeń, w której będzie gotowa uznać jego rolę. Uznanie jego roli oznacza nic innego jak uznanie tego, co on robił dla niej, ale z poziomu miłości i szacunku, nie z poziomu krzywdy. Czyli to jest takie bardzo mocne wyjście ponad krzywdę i bez względu na to, jaki dramat ta osoba sprawiła w naszym życiu, jak wiele krzywdy nam zrobiła, jak wiele upokorzenia, jak wiele bólu, jest to niczym innym jak wejście ponad krzywdę, spojrzenie na tą osobę i powiedzenie: dziękuję. I wzięcie lekcji, nawet jeśli ich nie przerobiłaś, nawet jeśli ich w pełni nie doświadczyłaś, wzięcie tych lekcji i 100% odpowiedzialności za siebie, za swoje życie obecne, bo jesteś dorosła. Wierzę, że tego wideo nie oglądają dzieci, tylko oglądają dorosłe osoby, więc jesteś dorosła gdzieś tu i teraz, tylko ty masz wpływ na siebie, nikt więcej. Nawet jeśli twoja przeszłość była dramatem, to jednak wciąż tylko ty masz wpływ na siebie, dzisiaj, tu i teraz, i jutro, i pojutrze. I są osoby, które wybierają tkwić w tej przeszłości, a są osoby, które wybierają zmienić to, które wybierają: przeszłość nie będzie moją tożsamością. I zaczynają pracę wokół siebie i przestają obwiniać wszystkich wokół, tylko
jakby równolegle widzą, ok, wydarzyły się takie i takie rzeczy w moim życiu i to było cholernie ciężkie, więc ja siadam ze sobą wewnętrzną i płaczę, i wykrzykuję, i wypłakuję, i robię wszystko to, co jest potrzebne w pracy wewnętrznej, ale robię to dla siebie, a nie dla kogoś. I zaczyna się wtedy zmieniać. Kiedy nastąpi to uznanie, to gdybyśmy wrócili do tej sceny na deskach teatru, to będzie to wyglądało w ten sposób, jakby opadła kurtyna i przestają grać swoje role. I ten człowiek, ten mężczyzna zostaje zwolniony z odgrywania tej roli, którą odgrywał. I on może wtedy rzucić wręcz tą kartkę i powiedzieć: dziękuję, że mnie zwolniłaś z tej roli. Ponieważ już on nie musi tej roli odgrywać, bo ona wzięła tą lekcję i umie stawiać te granice i umie szanować siebie. I ich relacja zmienia się diametralnie, całkowicie się zmienia. I to jest to, co się zadziało w moim życiu. I te relacje tylko przy mojej pracy, tylko przy mojej pracy zmieniły się diametralnie, ale chcę, żebyście wiedziały, że to nie jest tak, że ja robiłam to po to, żeby te relacje się zmieniły. Ja robiłam to po to, żeby uwolnić siebie od tego, co było trudne, od tego, co blokowało mnie, moje życie, od tego, co sprawiało, że nie mogłam uczestniczyć w życiu mojego dziecka w sposób, w jaki chciałabym uczestniczyć. To było po prostu ciężkie, więc stwierdziłam, to, co jestem w stanie zrobić, zrobię ze sobą maksymalnie. Czy to wpłynie na kogokolwiek, nie mam zielonego pojęcia, ale wiem, że to, na co mam wpływ, to jestem ja. I z tym będę pracować. I wokół tego będę pracować. I kiedy tak się dzieje, kiedy to uznanie następuje, naprawdę, rzeczywiście dzieją się cuda, tak bym to nazwała. To jest coś niezwykłego, czego kobiety doświadczają w momencie, w którym przechodzą przez ten proces i są gotowe uznać tą drugą osobę. Ale żeby się tak stało, nie może być żadnego pospieszenia, nie może być żadnego robienia czegoś na siłę, nie może być nic, co płynie z naszej głowy. To musi być proces organiczny. W pewnym momencie przychodzi taka chwila, kiedy jesteś na to gotowa i nie ma reguły, czy to będzie po 10 sesjach, czy to będzie po 6 miesiącach cotygodniowej pracy, czy to będzie po 2 latach. To nie ma reguły. Twoim celem nie ma być to, by jak najszybciej dojść do tego etapu. Twoim celem ma być to, byś ty rozwijała się, byś ty wzrastała, byś ty uwalniała się od tego, co jest trudne, tworząc życie takie, jakiego pragniesz. I dopiero wtedy, kiedy pozwolisz sobie na to bez oczekiwań, bez ponaglania siebie, dopiero wtedy nastąpi taki moment, jakby ni stąd, ni zowąd, i poczujesz, że jesteś gotowa pójść. Teraz to nie znaczy, że już nic nie będzie wracało z rzeczy, które były kiedyś. To znaczy tylko, że przepracowałaś wystarczającą ilość rzeczy, przerobiłaś wystarczającą ilość rzeczy, jesteś otwarta na wejście na wyższy poziom. I jeżeli coś będzie wracało do ciebie, będziesz z tym pracowała z innej przestrzeni. I wciąż będą momenty, kiedy będzie trudno. I wciąż będą momenty, kiedy będziesz płakać, kiedy będziesz zwijać się wręcz z bólu wewnętrznego i emocjonalnego. Ale to nie zmieni tego, gdzie będziesz, ponieważ to miejsce, w którym będziesz, to jest miejsce, którego tego się nie da opisać. To jest jak inny świat. To jest patrzenie na drugiego człowieka z kompletnie innej perspektywy bardzo mocne, głębokie takie poczucie tego, kim ty jesteś, tego, kim się stajesz. Ta droga to jest jak wyjście z przestrzeni takiej, z przestrzeni bycia taką wieczną ofiarą, takim męczennicą, czy osobą, która na nic nie ma wpływu i której ciągle dzieją się złe rzeczy. To jest cudowny, wspaniały proces, na które ja zawsze czekam, na ten proces, kiedy prowadzę kobiety na sesjach czy w mentoringu, ponieważ wiem, co będzie działo się potem w życiu tej osoby, wiem, czego ona doświadczy i to jest tak ogromna wdzięczność potem do samej siebie,
ta kobieta jest sobie tak ogromnie wdzięczna, że miała siłę, że zdecydowała się na wejście w to trudne, na zmierzenie się z tymi dramatami, których doświadczyła, kiedy była dzieckiem, czy których doświadczyła, kiedy była już nawet dorosłą osobą. To jest jakby wszystkie maski opadły z nas. Zaczynamy czuć się pewnie, zaczynamy czuć się bezpiecznie ze sobą, zaczynamy czuć się dobrze ze sobą, zaczynamy siebie akceptować, zaczynamy otwierać się na inne osoby i mówić rzeczy takimi, jakimi są, bez kolorowania, bez ubarwiania, bez oszukiwania. Stajemy się coraz bardziej uważni. Oczywiście to jest dalsza droga i są kolejne i kolejne etapy, ale ten jest wyjątkowo ważny, ponieważ ja przez bardzo długi czas pracowałam z przeszłością i z tym wszystkim, co się działo w moim życiu. I tam miałam ciągle poczucie, że się kręcę w kółko, że się kręcę w kółko i że to jest niekończąca się historia ciągłego czucia krzywdy, ciągłego czucia bólu i poczucia takiego ogromnego skrzywdzenia. I to nie ma końca. Gdzieś głęboko wewnętrznie wierzyłam, że musi być jakiś sposób, który pozwala wyjść ponad to, żeby to się rozpuściło. Wciąż pamiętam jedną z moich rozmów z moją przyjaciółką, która wiele, wiele lat temu, która mówiła, że tylko i wyłącznie miłość jest w stanie rozpuścić nasze krzywdy. I ja wtedy, to było ponad 20 lat temu, ja nie miałam pojęcia, o czym ona mówi i dla mnie to była w ogóle, to było dla mnie chiński, jaka miłość i jakie rozpuszczenie krzywd, jak to możliwe, że miłość miałaby rozpuścić jakiekolwiek krzywdy i jak miałoby się to odnosić do naszego dzieciństwa i do naszej przeszłości. Ale tak naprawdę jest, bo my nie mówimy o tej ziemskiej miłości, o tej, którą znamy, tylko mówimy o zupełnie, zupełnie innym, o innej energii i ta energia się pojawia i ona rozpuszcza absolutnie wszystko. Naprawdę, kiedy ona przechodzi przez twoje ciało, to jest tak niebiańskie uczucie, takiej błogości, takiego otulenia. Masz ogromne, ogromne poczucie, że jesteś w domu, że to jest właśnie to. I do tego was serdecznie zapraszam, żebyście pamiętali, że to są etapy. Jeżeli jesteś na tym początkowym etapie, kiedy jest ciężko, kiedy jest trudno, kiedy są momenty, że masz ochotę się poddać, wiedz, że to jest tylko etap i on minie, a kolejny, który nastąpi, będzie absolutnie pięknym etapem. I oczywiście one potem będą się mieszały, ponieważ my mamy różne doświadczenia i wiele osób jest w naszym życiu, które są tak zwanymi naszymi nauczycielami i wcielają się w konkretne role po to, żebyśmy my mogły wzrosnąć, ale każdy kolejny już będzie, nazwijmy to, łatwiejszy, bo będziesz wiedziała, z czym to się je. Dziękuję wam, kochani, bardzo serdecznie za to, że byliście dzisiaj ze mną. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, nie zapomnijcie też wskoczyć na moją stronę internetową sylwiapupek.com. Tam w zakładce warsztaty znajdziecie aktualne warsztaty, na które was serdecznie zapraszam. Wkrótce rozpoczyna się piękny warsztat i tak naprawdę jest to roczny program, w którym będę prowadziła kobiety w empowerment. Znajdziecie go również na mojej stronie internetowej. I oczywiście, jeżeli potrzebujecie mojego wsparcia, jeżeli chciałybyście popracować głębiej i mierzycie się z jakimiś rzeczami, z którymi nie możecie sobie poradzić, zapraszam was na sesję. Sesję jeden na jeden, czyli tak zwane sesje terapeutyczne, gdzie widzimy się co tydzień lub co dwa tygodnie. I program mentoringowy, który jest stricte uszyty na waszą miarę i to jest dedykowany program bardzo intensywny, gdzie pracujemy w oparciu o to, co chcecie naprawdę zmienić w swoim życiu. Program mentoringowy zawiera elementy terapii, zawiera elementy coachingu i zawiera mentoring, czyli takie prowadzenie, które przystosowuje was do tego i uczy was tego, byście były samodzielne, bo to jest mój cel, aby każda osoba była w stanie radzić sobie na co dzień z tym wszystkim, z czym się mierzy, więc takie jest założenie programu mentoringowego, aby usamodzielnić daną osobę i oczywiście, jeżeli będzie miała potrzebę wrócić do mnie z jakimiś takimi większymi tematami, serdecznie zapraszam, ale celem jest to, by te największe rzeczy uporządkować, dać narzędzia, dać techniki i pokazać, jak siebie prowadzić w takim codziennym życiu.
Dziękuję Wam jeszcze raz. Ściskam Was, kochane, bardzo serdecznie i do zobaczenia wkrótce.